Dobra. Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja prowadzę, proszę Państwa, w dalszym ciągu tą moją akcję antykorupcyjną tutaj pod starostwem w Staszowie. Jak Państwo widzą, mam taki antykorupcyjny kapelusz. Tam jest przykładowa łapówka, która nie trafia do rąk urzędników, dlatego że, proszę Państwa, dawanie łapówek urzędnikom to jest rzecz bardzo niedobra, bardzo zła. I ja, proszę Państwa, mam tutaj takie ulotki antykorupcyjne, które będę rozdawał ludności Staszowa, żeby się dowiedzieli, że branie łapówek jest to rzecz niewłaściwa. Proszę Państwa, mam tutaj pudło takie na łapówki. Wszystkie łapówki, które ktoś by tutaj niósł, żeby wręczyć jakiemuś urzędnikowi w Staszowie, to należy wrzucać do tego pudła. I proszę Państwa, kto tak zrobi, to będzie mógł dostać ode mnie takiego honorowego kutasa i tego kutasa będzie mógł wręczyć zamiast łapówki temu urzędnikowi, któremu chciał wręczyć łapówkę. I proszę Państwa, co to spowoduje? Spowoduje to oczywiście to, że urzędnik będzie szczęśliwy, dlatego że łapówka by go zdemoralizowała, natomiast taki piękny kutas, jak sobie powiesi na przykład na firance, na zasłonie, albo nawet jak ma szablę jakąś, to gdzieś przy szabli sobie przyczepi, to będzie miał bardzo ładną pamiątkę tego faktu, że nie został zdemoralizowany, tylko dostał pięknego kutasa. I tutaj każdy może dostać po kutasie, proszę Państwa. I na tym polega właśnie moja akcja, ponieważ teraz muszę się brać do roboty, bo tutaj widzę nadchodzących klientów różnych, jak to mówi pani kamerzysto, tych interesantów, którzy idą z jakimiś interesami tutaj i być może z łapówkami, nie daj Boże, to tutaj wszystkich będę zachęcał do wrzucania wszystkich łapówek w to miejsce i każdemu dam, proszę Państwa, po kutasie. Może tutaj jakiś klient idzie, może właśnie na nim wypróbuję moją metodę, także chwilkę tutaj poczekajmy, bo być może ktoś nam tutaj... Proszę Pana, tu jest taka akcja antykorupcyjna, więc gdyby pan chciał komuś dać łapówkę, to proszę Pana, tą łapówkę należy wrzucić tutaj do tego pudełka. Wrzuca Pan łapówkę tutaj, natomiast ode mnie na pamiątkę tego faktu dostanie Pan takiego fajnego kutasa. I wtedy zamiast łapówki można dać tego kutasa temu, tej osobie, którą Pan chciał wręczyć łapówkę. To jest taka akcja antykorupcyjna. Dam Panu jeszcze taką ulotkę antykorupcyjną, żeby Pan wiedział, że... Sprawa bez łapówek. A, bez łapówek. Nie opłacać. Rozumiem. Ale ulotkę Pan może dostać. No dobrze, no proszę Państwa, dobra, no to...